wrzosiowy sok. Za nami 3-dniowe warsztaty wokalne z bajkowym koncertem. W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Warsztaty były prowadzone przez Sławka Ramiana i Piotra Niedojadło. Dzieci uczestniczyły w warsztatach muzycznych, uczyły się śpiewać, uczyły się emisji głosu, uczyły się jak ten głos, jak o niego dobrze dbać, jak dobrze śpiewać, w różnych ćwiczeniach po prostu też dykcyjnych, praca nad tekstem, ale też miały po prostu zajęcia, można powiedzieć, z takiej relaksacji, z pracy w grupie, nie tyle stricte muzyczne, co po prostu jak się odnaleźć po prostu w grupie, bo spędzaliśmy tutaj ze sobą 5 godzin, prawda, czyli dość dużo czasu. Jestem naładowany energetycznie niesamowicie, ponieważ te dzieci po prostu są genialne. Jestem z nich niesamowicie dumny, bo piosenki dosyć trudne wybraliśmy i do końca nie byliśmy pewni, czy uda się zrealizować ten dosyć ambitny plan w 3 dni, ale jak było widać po reakcji publiczności, chyba wyszło dobrze i przede wszystkim dzieciaki się świetnie bawiły, bo wychodziły po każdych zajęciach uśmiechnięte, rozradowane i śpiewane, o to w tym wszystkim chyba chodziło. Dodatkową atrakcją było samodzielne wykonanie strojów bajkowych. Warsztaty organizowane są co roku i kończą się finałowym występem. Bardzo byliśmy zgrani i byliśmy bardzo w grupie i wszystko robiliśmy razem. Piosenek uczyliśmy się tutaj, uczyliśmy się do muzyki, uczyliśmy się tekstów, uczyliśmy się w kółku. Pan grał na gitarze czasami jak śpiewaliśmy, więc było naprawdę fajnie, jak się uczyliśmy tych piosenek. Zajęcia muzyczne odbywały się w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie.